Cześć, witajcie w odcinku podsumowującym wyprawę rowerową z Polski do Norwegii, która odbyła się w lipcu i sierpniu 2019 roku. Tydzień temu mogliście zobaczyć ostatni odcinek z tej wyprawy na moim kanale na YouTube i to już było zakończenie relacji z tej wyprawy. I w tym filmie chciałbym podsumować to, co wydarzyło się przez ten miesiąc właściwie i zamknąć po prostu już temat tej wyprawy. Na sam początek chciałem Wam podziękować za to, że oglądaliście te filmy, za komentarze, za lajki, za miłe słowa wsparcia, jeśli mogę tak to uznać. Naprawdę wielkie dzięki, dzięki temu też chciało mi się po prostu montować te vlogi i je wszystkie udostępnić. No niestety nie zrobiłem tego szybko, bo szczególnie w styczniu i lutym była długa przerwa i nie było właściwie filmów wtedy. Natomiast generalnie już od marca właściwie to teraz publikowałem filmy co tydzień, w każdą sobotę o godzinie 12 był vlog, więc no to właśnie między innymi dzięki temu, że oglądaliście te filmy i miałem też motywację do tego, żeby je montować. No więc jeszcze raz wielkie dzięki. Natomiast jeśli chodzi o samą wyprawę, to udało mi się przejechać 2702 km dokładnie, znaczy prawdopodobnie dokładnie, tak wliczyłem według aplikacji. Natomiast ile to było dokładnie, no to nie wiem. Natomiast przyjmuję, że to jest tyle, bo zgubiłem licznik po drodze, zresztą jak oglądaliście to wiecie. Obliczyłem sobie również z aplikacji sumę przewyższeń i wyszło mi, że pokonałem 10500 metrów ponad poziom morza. Pod górkę, czyli właściwie pokonałem Mount Everest na rowerze podczas tej wyprawy. No i nie tylko na rowerze, bo jeszcze tutaj wliczam tą moją wędrówkę na Trolltungę, tam też pokonałem z 1000 metrów pod górkę wtedy pieszo. Więc no myślę, że fajny wynik, chociaż właściwie większość tych podjazdów to zrobiłem w Norwegii, no bo w Polsce czy w Szwecji to było w miarę płasko, dopiero w Norwegii zaczęły się takie fajne podjazdy. Więc tak naprawdę te wszystkie podjazdy skumulowały się na te ostatnie 2 tygodnie wyprawy. Dlatego też te ostatnie 2 tygodnie były dosyć intensywne. Według aplikacji spaliłem 80 700 kalorii. Wydaje mi się, że to jest dużo, tym bardziej, że właściwie nie jadłem dużych ilości jedzenia. Nie obiadałem się jakoś mega i przez to też schudłem. Podczas całej wyprawy schudłem około 7-8 kg, o ile dobrze pamiętam. Więc taki można powiedzieć efekt uboczny tej wyprawy. Cała podróż zajęła mi oczywiście 32 dni i te wszystkie 32 dni zostały nagrane i opublikowane na YouTube, więc oczywiście jeśli ktoś nie widział, to zapraszam do obejrzenia. Wyszło z tego 20 odcinków, więc jak możecie zauważyć, to nie było tak, że był jeden odcinek na jeden dzień, tak jak to było podczas tej wyprawy do Grecji, tylko zrobiłem na przykład, często robiłem tak, że z 2 dni robiłem jeden odcinek i przez to te odcinki niekiedy miały po 40 minut, po 35 minut. No i dajcie mi znać, czy to jest ok, czy może robić krótsze odcinki, ale częściej, czy może robić właśnie raz w tygodniu, ale żeby te odcinki były dłuższe i bardziej treściwe. To też możecie mi dać znać w komentarzach, jak uważacie. Dobrze, teraz powiem o kilku takich rzeczach, o których nie powiedziałem podczas wyprawy, podczas tych vlogów, albo mi to umknęło, albo po prostu stwierdziłem, że zrobię to właśnie w tym podsumowaniu, więc teraz to zrobię. Pierwsza sprawa to koszt całej wyprawy, bo na pewno, bo też dużo osób o to pytało, ile mnie to wyszło finansowo. Więc generalnie wyszło mi to bardzo tanio, wyszło mi to o wiele taniej niż się spodziewałem, że mi to wyjdzie i cała wyprawa wyszła mnie dokładnie 1357 zł. W tym przygotowałem sobie tutaj na kartce, już podczas wyprawy sobie wszystko podsumowałem, ile jak wydałem i tak dalej i podsumowałem sobie to wszystko. W Polsce wydałem 366 zł, w Szwecji 90 zł, w Norwegii 248 zł, na promy wydałem 225 zł, wliczę w to też ten prom z Polski do Szwecji przez Bałtyk, na internet do telefonu wydałem 97 zł, na samolot powrotny do Gdańska wydałem 250 zł i potem jeszcze, bo poleciałem do Gdańska, musiałem jeszcze z Gdańska to jechać na Śląsk i wydałem na pociąg 80 zł. I to są wszystkie koszty wyprawy, to są wszystkie koszty, jakie poniosłem. Wyszło mi to bardzo tanio, naprawdę tanio niż ta wycieczka do Grecji. Chociaż do Grecji jak jechaliśmy, to też często brałem kemping i ostatnie dni spędziłem wtedy na kempingu, więc na ten kemping dużo wydałem. Ale generalnie no, wydałem w tej Norwegii, podczas tej wyprawy do Norwegii trochę mniej pieniędzy, a jednak to jest jeden podobno z najdroższych krajów w ogóle na świecie, prawda? Więc no to jest dosyć ciekawe. Natomiast wynika to z jednej prostej rzeczy. Nie miałem po prostu na co wydawać pieniędzy. Wydawałem tylko na jedzenie. Na nocleg wydałem dokładnie 13 zł. I to było w tą drugą noc, jak spaliśmy na agroturystyce, rozbiliśmy namiot na agroturystyce, złożyliśmy się tam z Kubą i Stonkiem i tam wyszło chyba po 13 zł od łebka. Natomiast wszystkie inne noclegi spałem albo na dziko, albo w Kościnie u Polaków w Szwecji jeden raz i 6 razy w Norwegii. I dzięki tym noclegom u Polaków tak naprawdę nie musiałem wydawać w ogóle pieniędzy na jakieś kempingi, na jakieś tam hostele czy zakwaterowanie po prostu, ponieważ nie miałem takiej potrzeby, żeby iść spać na kemping, bo miałem zawsze naładowaną elektronikę, mogłem zawsze się wykąpać, zrobić pranie, więc nie miałem takich potrzeb, a ja zresztą tak już na tych vlogach wspominałem, byłem w stanie spać nawet do 5 dni na dziko, nie ładując powerbanków, więc też nie miałem takiej potrzeby, żeby na przykład co drugą noc spać gdzieś, gdzie jest prąd, a tak było na przykład podczas tej wyprawy do Grecji, bo wtedy miałem tylko 2 powerbanki, a teraz miałem tych powerbanków bodajże 6, więc no jednak tutaj te powerbanki dużo dały, a miałem jeszcze więcej elektroniki, więc to jest dosyć ciekawe. Dobra, generalnie ja zawsze powtarzam, wyprawy rowerowe są bardzo tanie, właściwie ogranicza się to tylko do wydawania na jedzenie, czasem na nocleg i tyle. Ja wróciłem samolotem z Trondheim do Gdańska i udało mi się ten samolot złapać dosyć tanio, bo za raptem 250 zł i tutaj razem z rowerem, bo tutaj też koszt roweru, więc naprawdę bardzo tanio. Zresztą loty do Norwegii idzie złapać naprawdę bardzo tanio. Dużo samolotów tam lata, więc z tym nie ma problemu. Natomiast przypuszczam, że jakbym nie wrócił samolotem, tylko wróciłbym rowerem, mógłbym wydać podobnie lub więcej, bo jeszcze bym musiał przypłynąć promem znowu Bałtyk. Natomiast nie byłoby to o wiele więcej, tak mi się wydaje przynajmniej. No ale podsumowując, koszta finansowe to jest naprawdę mały problem. Taka wyprawa jest naprawdę tania, więc jeśli chcecie taką sobie zorganizować, to nie powinno to być dla Was żadną przeszkodą, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli chodzi o takie przygotowanie fizyczne i sprzętowe do samej wyprawy, to już trochę o tym wspominałem podczas, kiedy nagrywaliśmy z Arkiem podsumowanie tej naszej wyprawy rowerowej do Grecji. Natomiast tutaj tylko wspomnę, co robiłem przed wyprawą. Właściwie nie trenowałem jakoś mocno. Przed wyprawą miałem dużo pracy, pamiętam, i właściwie nie miałem czasu na to, żeby jeździć dużo na rowerze. Starałem się oczywiście jeździć trochę na rowerze, trochę biegać, ale natomiast nie nazwałbym tego jakimiś nie wiadomo jakimi przygotowaniami. Po prostu nie miałem wtedy czasu na to, żeby regularnie dużo jeździć na rowerze. I właściwie nie jechałem na tą wyprawę przygotowany dobrze fizycznie. I też potem to odczuwałem, że jednak potrzebowałem odpoczynku, że jednak czasami brakowało siły, ale to też było kwestia tego, że byłem już po prostu zmęczony tymi długimi dystansami, tą całą wyprawą, podczas której właściwie miałem tylko jeden dzień przerwy, więc to też wszystko się skumulowało. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, nie było przygotowania takiego jakiegoś profesjonalnego, tak jak niektórzy myślą, jak niektórzy się spodziewają. Jeśli chodzi o przygotowanie sprzętowe, nie musiałem się jakoś mega przygotowywać też, bo właściwie miałem większość sakw jeszcze z wyprawy do Grecji, to kupiłem sobie parę gadżetów. Po pierwsze przednie sakwy z Crosso, które mogliście gdzieś tam zobaczyć na vlogach. Też w ogóle nie wspominałem o tym, chyba, ale to jest też warte wspomnienia, bo miałem w sumie sakwy z przodu, sakwy z tyłu. Oprócz sakw z przodu miałem jeszcze taką sakwę na kierownicy, w której miałem rzeczy, też tego nie miałem w podróży podczas podróży do Grecji. I jeśli chodzi o mój rower, to poza takimi rzeczami, które się wymienia, no bo trzeba je wymieniać, typu łańcuch, kaseta i tak dalej, to wymieniłem opony w rowerze. Są to opony Schwalbe Landgruzer Plus i to są opony, które no już można powiedzieć, że trochę bardziej nadają się na asfalt niż te opony, na których jechałem do Grecji wtedy, bo to były takie typowe opony z roweru MTP, a to już są opony 28 cali. I one no lepiej idą po asfalcie. To co jest w nich najlepsze, to to, że są bardzo odporne na przebicia i właściwie nie miałem żadnych problemów z łataniem dentek. Właściwie tylko na początku miałem te problemy, ale to już o tym mówiłem w tych pierwszych vlogach. Natomiast nie było takiej sytuacji jak w Grecji, czy że musiałem codziennie wymieniać dętki. W ogóle takiego czegoś nie było. I w tym rowerze właściwie, odkąd wtedy wymieniłem w Polsce te dętki, to dzisiaj nie wymieniłem dętek w tym rowerze już od lipca, więc jeszcze trochę i właściwie minie rok, jak jeżdżę na tych samych dętkach i nie złapałem żadnego lacia, więc myślę, że te opony są naprawdę bardzo dobre, jeśli chodzi o to. I na tym mi najbardziej zależało, żeby nie męczyć się z tym łataniem, z łataniem tych dętek, żeby nie wymieniać codziennie dętki. Tego nie było, w przeciwieństwie podczas wyprawy do Grecji. Więc to jest bardzo na plus. Natomiast takich jakichś mega zmian nie było, jeśli chodzi o rower. Oczywiście przed wyprawą zrobiłem porządny serwis roweru, wydałem prawie 900 zł na serwis. Natomiast miałem ten rower przygotowany właściwie jak nowy. I nic nie mogło się stać i też nic się nie stało. Zresztą mam dobrego mechanika od roweru, więc nie mogło się nic stać. Jeśli chodzi o sam rower, to jeszcze tylko przypomnę, że jest to Cross Level 3 Zero. Zwykły rower MTP kupiony za 2,5 tysiąca zł, którym po prostu na potrzeby wyprawy zmieniłem opony na te, na które wspomniałem. Oczywiście dodałem do niego bagażnik i stał się rowerem wyprawowym i uważam, że spełnia moje wymagania i nie potrzebuję jakiegoś lepszego roweru, przynajmniej na razie. I uważam, że dawał radę podczas wyprawy, chociaż się obawiałem, że może być minami trochę za ciężko. Natomiast dobrze mi się na nim jechało i to jest najważniejsze. Jeśli nie oglądaliście podsumowania wyprawy do Grecji, to również Was tam odsyłam, bo tam też trochę więcej mówiłem o sprzęcie i o tych przygotowaniach fizycznych. Wiele się w tym aspekcie nie zmieniło, tak mówię, więc zapraszam już do tamtego filmu. Jeśli chodzi o samą Norwegię. Dlaczego w ogóle Norwegia? No, Norwegia była takim moim marzeniem podróżniczym już od dawna i zawsze chciałem zwiedzić Norwegię, fiordy. I właśnie podczas tej wyprawy udało mi się zwiedzić jakiś mały urywek tej Norwegii. No nie widziałem wszystkiego, bo właściwie to jechałem tylko do Trondheim, zrobiłem taki łuk przez tą, można powiedzieć, zachodnią Norwegię. Mam zamiar jeszcze do Norwegii wrócić w przyszłości. Na pewno chciałbym wrócić i odwiedzić Lofody, czyli archipelag wysp na północy Norwegii. Na pewno chciałbym kiedyś podjąć takie wyzwanie i pojechać rowerem na Nordkap, czyli najbardziej wysunięty na północ punkt w Europie. I zrobić to może przez Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię na przykład. No i jest jeszcze trochę miejsc do odwiedzenia w tej Norwegii. Norwegia jest naprawdę pięknym krajem i mam nadzieję, że tymi moimi vlogami udało mi się Was trochę zachęcić do odwiedzenia też tego kraju. Wydaje mi się, że często ludzie nie lubią jeździć do krajów, gdzie nie ma tropikalnych temperatur, gdzie nie jest cieplutko, gdzie jest prawdopodobieństwo, że będzie częściej padać. Przez to Skandynawia jest często skreślana. Natomiast ja uważam, że naprawdę warto tam pojechać. Norwegia jest pięknym krajem i na pewno jeszcze nie raz będę chciał tam powrócić. Już podczas tej wyprawy, od samego początku, podczas filmów nie mówiłem, gdzie jest jakby meta mojej wyprawy, że to będzie ze Trondheim, bo sam długo się zastanawiałem nad tym, żeby nie zmodyfikować i zmodyfikowałem sobie trasę, ominąłem na przykład Preikestolen. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, może mogę tam pojechać, jeszcze odwiedzić to miejsce, zrobić sobie tą trasę trochę dłuższą, ale zdecydowałem, że ją skrócę, dojadę to, że ominę te Preikestolen. Dzisiaj myślę, że mogę jednak tam pojechać, no ale trudno, nic nie szkodzi. Jeszcze to i tak odwiedzę. Natomiast myślałem właśnie, czy nie pojechać tam dalej na północ i nie to jechać aż na Lofody. Natomiast podczas samej wyprawy już, a szczególnie pod koniec, już byłem dosyć mocno zmęczony, bo tak jak wspominałem, nie było takich dni, żebym mógł na przykład usiąść, odpocząć totalnie od roweru i nic nie robić. Był taki jeden dzień za Oslo i były właściwie dwa takie dni, kiedy chodziłem na Trolldungę. Natomiast wtedy, mimo że nie jechałem na rowerze, to miałem te dni takie intensywne, mimo że na rowerze dużo nie przejechałem wtedy. Poza tym Norwegia to przede wszystkim podjazdy. Tam się jedzie cały czas pod górkę, z górki i mało miałem takich odcinków, że jechał cały czas po płaskim. Więc też byłem, no naprawdę byłem zmęczony tymi wszystkimi podjazdami. Jak sobie pomyślałem, że mam jeszcze jechać dalej na północ, to stwierdziłem, że to nie dla mnie, nie będę miał takiej frajdy z tej podróży, jeśli zrobię to teraz i stwierdziłem, że lepiej będzie, jeśli na przykład takie Lofody sobie zostawię na kiedy indziej, bo poświęcę na nie więcej czasu, żeby tam spędzić więcej czasu, żeby je dokładnie zwiedzić. Dlatego postanowiłem, że to jadę tylko Trondheim, a tyle miejsca zostawię sobie na kiedy indziej, właśnie żeby mieć z nich większą frajdę, kiedy do nich wrócę. I myślę, że jeśli chodzi o to, to zrobiłem akurat dobrze, bo jeśli bym tam pojechał dalej, to już bym, tak jak mówię, mógłbym nie mieć z tego takiej przyjemności, a to właśnie już był sierpień i pogoda robiła się deszczowa i mogło się skończyć tak, żebym na przykład jechał w deszczu przez kilka dni. Kiedy wylatywałem, to właśnie już była taka pogoda w ostatni dzień i tego się obawiałem, bo miałem zbyt długo dobrą pogodę, właściwie nie padało i obawiałem się, że może być tak, że zaczną się deszcze i na przykład będzie przez tydzień lać. I tak się mogło stać, więc koniec końców stało się jak się stało. I tak jestem zadowolony, bo udało mi się przejechać 2700 km, więc udało mi się zobaczyć też kawałek Skandynawii, Szwecji, a przede wszystkim spory kawałek Norwegii, więc ja ogólnie jestem zadowolony, ale tak jak mówię, na pewno jeszcze do tej Norwegii będę chciał wrócić. Na obecną chwilę nie wiem, kiedy to się wydarzy, bo moja lista planów podróżniczych jest dosyć spora, więc jest jeszcze dużo miejsc do odwiedzenia w Europie, które chcę odwiedzić. Mamy sytuację taką, jaką mamy i w tym roku, w 2020, był pomysł na naprawdę fajną wyprawę, żeby to jechać rowerem z Polski na Gibraltar, na najbardziej wysunięty na południe punkt w Europie. Mieliśmy przejechać Czechy, Austrię, Włochy i potem całym wybrzeżem Francji i Hiszpanii to jechać na Gibraltar. Jeszcze po drodze przyjechać Alpy i Pireneje, więc naprawdę to byłaby bardzo interesująca i fajna wyprawa. Niestety, z racji, że jest taka sytuacja, jaka jest, ciężko jest wyjechać gdziekolwiek za granicę, a tym bardziej na rowerach w taką wyprawę, więc odkładamy te plany na przyszłość. Natomiast w tym roku będzie wyprawa w Polskę. Jest plan, żeby razem z kolegą, który jeszcze tutaj na tym kanale się nie pojawiał, chcemy objechać rowerem Polskę dookoła, wzdłuż granic. To będzie trasa dosyć długa, bo z tego co widziałem, to ten jest wytyczony szlak, natomiast ten szlak ma ponad 3000 km, więc mimo, że podczas tej wyprawy nie wyjadę z Polski i będę w tylko jednym państwie, to będzie to najdłuższa wyprawa, jaką zrobię, bo podczas wyprawy do Aten zrobiliśmy 2400 km, tutaj zrobiłem 2700 km, natomiast tutaj, będąc tylko w Polsce, zrobię prawie 3000 km, więc mimo, że będzie to wyprawa tylko w jednym państwie, wyprawa tylko w Polsce, to najprawdopodobniej będzie to wyprawa najdłuższa z tych, które się odbyły. Poza tym jest też okazja do tego, żeby zwiedzić dokładnie swój kraj. Jest wiele miejsc w Polsce, w których nie byłem i mimo, że ciągnie mnie, żeby odwiedzać inne państwa, inne zakątki Europy, to jednak dobrze byłoby też najpierw poznać swoje państwo, swój kraj, więc w tym roku jest do tego okazja i jest plan, żeby objechać właśnie rowerem Polskę dookoła i to się wydarzy w lipcu tego roku, a vlogi zaczną się pojawiać gdzieś tam, myślę, pod koniec sierpnia, więc myślę, że będzie ciekawie. Natomiast jeśli chodzi o vlogi, które teraz pojawią się na kanale, to już w następnym tygodniu pojawi się pierwszy odcinek z vloga, który nagrałem razem z Arkiem i Piotrkiem, którego jeszcze nie znacie. W styczniu tego roku odbyliśmy wyprawę dwutygodniową w pewnym fajnym, ciepłym miejscu. Ci, co mnie obserwują na Instagramie i lajkują profil na Facebooku, to wiedzą, o co chodzi. Ci, co nie wiedzą, no to będą mieli małą niespodziankę, natomiast już za tydzień pojawią się vlogi i też będą publikowane co tydzień, tak samo jak te vlogi z Norwegii, więc myślę, że te vlogi będą się teraz pojawiać spokojnie do końca lipca, więc nie będzie nuty na kanale, a potem pojawią się vlogi właśnie z tej wyprawy, która się odbędzie w lipcu, więc na pewno nudy nie będzie na kanale. Tak jak wspominałem, ostatnie 2 miesiące vlogi pojawiały się regularnie co tydzień i chcę podtrzymać tą passę i myślę, że dalej będą się pojawiać vlogi regularnie co tydzień. Mało tego, mam plan na to, żeby zacząć nagrywać takie vlogi z krótkich wycieczek tutaj na Śląsku, po okolicy. Jest parę pomysłów na fajne trasy do zrobienia, takie jednodniowe i pomyślałem, że może zacznę też nagrywać relacje z tych tras, jakie pokonuję lub pokonujemy w większej grupie. Od czasu do czasu w tygodniu będą się pojawiać właśnie vlogi takie luźne z tego, jak tutaj jeżdżę lub jeździmy po Śląsku i okolicach i odwiedzamy różne miejsca, czy pokonujemy różne szlaki. Myślę, że może być ciekawie, więc tak to będzie się prezentować. Na pewno w weekendy będą odcinki z wypraw takich dłuższych, a w tygodniu postaram się wrzucić od czasu do czasu jakiś vlog właśnie z jakiejś krótkiej wyprawy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Myślę, że jeśli podobały wam się filmy z Norwegii czy z wyprawy do Grecji, to również takie filmy wam przypadną do gustu. Mam przynajmniej taką nadzieję. Oprócz tego myślę, czy nie zorganizować kiedyś jakiegoś Q&A, odpowiedzieć na pytania, bo jest dużo pytań, które się powtarzają. Pytania typu ile mam lat, gdzie można zobaczyć trasę z wypraw, z podróży. Mimo, że odpisuję na te komentarze i mówiłem już o tym kilka razy i na filmach, i na przykład na podsumowaniu to wyprawy do Grecji, to jednak cały czas pojawiają się te same komentarze. No cóż, ale rozumiem to, no bo pojawiają się nowi widzowie na kanale, którzy nie widzieli wcześniejszych vlogów, filmów i zadają te same pytania, które już ktoś wcześniej zadał. Dobrze, a więc na koniec dziękuję stałym widzom za to, że oglądaliście te vlogi, za to, że komentowaliście, za lajki, za udostępnienia. Jeszcze raz dziękuję. Nowych widzów zachęcam to oczywiście do subskrypcji kanału, zachęcam do odwiedzenia Facebooka Rowerem przez Europę oraz mojego Instagrama, do którego macie link w opisie filmu. Tam pojawiają się wszystkie rzeczy na żywo i można zobaczyć to, co się dzieje u mnie w danym momencie. Kiedy wyruszę w kolejną wyprawę, to na pewno będę się starał na żywo publikować jakieś zdjęcia, jakieś opisy, jakieś relacje, więc zapraszam na te media społecznościowe. Dobrze, a więc na dzisiaj kończę już tego vloga. Jak dobrze pójdzie, to może już w tym tygodniu pojawi się pierwszy taki rowerovlog. Jeszcze nie wiem sam, jak to nazwę. Pewnej trasy tutaj na Śląsku, więc subskrybujcie i oczekujcie. A już za tydzień pojawi się relacja z kolejnej dłuższej wyprawy, więc myślę, że na pewno będzie ciekawie. Dobrze, a więc na razie i do zobaczenia wkrótce.